może nowego, może Polacy coś potrafią zrobić innowacyjnego. Myślę, że to będzie jakieś nowe doświadczenie i że Shortwaves byłam na tym festiwalu 2 lata temu i mam nadzieję, że się mile zaskoczę i że będzie więcej animacji niż w poprzednich edycjach. Bardzo lubię kino krótkometrażowe i w moim rodzinnym Koszalinie też uczestniczę w niektórych pokazach, kiedy mam okazję, tylko kiedy jestem na miejscu, więc tak, jak najbardziej. Wolę zobaczyć krótki film, jeżeli jest denny, to wtedy powiem, a to było tylko 3 minuty. Jeżeli jest dobry, to mam nadzieję, że będzie uderzający w tym krótkim czasie. No, mam nadzieję, że coś ciekawego, nowego wniosą do filmu. No, tak jak mówię, fantastycznie, dużo można zyskać i inspiracji, i jakichś nowych projektów swoich. No, uważam, że super przedsięwzięcie. Każdemu polecam. Byłam już na poprzedniej edycji i były filmy, które normalnie nie da się zobaczyć w telewizji, więc postanowiłam, że przyjdę jeszcze raz. Witam i przede wszystkim wielkie wow, że pojawiło się was aż tyle. Dla mnie gatunkowo to był taki miszmasz tak naprawdę i nie wiem, czy jeden z drugim mógł konkurować na równi tak naprawdę. Jak dla mnie bodajże drugi był faworytem o tych takich fajnych, pompowanych rzeczach. Tak, bardzo fajne. To mnie urzekło, bo bardzo innowacyjny pomysł, jakieś przesłanie, coś nowego. Znaczy, bardzo mi się podobała inicjatywa taka, że puszczać polskie filmy krótkometrażowe. Pierwszy raz jestem na tym festiwalu, ale podobało mi się. To znaczy, filmy były bardzo zróżnicowane. Podobał mi się poziom, na jakim one były zrobione. Podobało mi się generalnie to, że filmy były z różnej kategorii i mieliśmy dosyć szerokie spojrzenie po prostu z wielu stron. Mi się też podobało przede wszystkim to, że była taka duża różnorodność. No i reakcje publiczności też były fajne, to, że ludzie od razu reagują na to, co widzą. To było bardzo pozytywne. Niektóre filmy były niesamowite, a niektóre wydawały mi się poniżej poziomu, ale generalnie też podobało mi się to, że było bardzo duże zróżnicowanie. Uwielbiam okazję, gdzie w Poznaniu można przyjść i są przede wszystkim młodzi ludzie i nie wiem, wszystko jest świetnie zorganizowane, nie wiem, bardzo mi to odpowiada. Najbardziej mi się podobało chyba filmy Przez szybę. Już go widziałem na Camera Image. Więcej dałbym filmów fabularnych, mniej może animacji, ale to jest taki mój osobisty gust. Dracula, bardzo fajny, bardzo taki, widać zupełnie inne podejście i takie, był bardzo świeży, zabawny, co się rzadko zdarza w takich krótkometrażowych filmach, bo zazwyczaj one są takie, żeby coś poruszyć, bądź coś pokazać, na coś zwrócić uwagę, a ten był taki bardzo rozrywkowy. Tutaj po każdym filmie audytorium klaskało. Dracula? Ja myślę, że Przez szybę było fajne, ale też ten krótki Wait też mi się podobał. Bryły życiorysów też były bardzo fajne. Jest masakrycznie wysoki poziom i nie wiem, co ja tu robię. Moim faworytem, oprócz mojego filmu, jest film, który się działo pod wodą, czyli tam Penę, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale to jest film najbliższy mi, bo jest muzyczny przede wszystkim. Jeżeli coś jest zrobione w muzyce, to mnie najbardziej kręci. Na pewno jestem bardzo zadowolona z frekwencji, z tego, ile osób przyszło. To jest dość niesamowite, bo nie spodziewaliśmy się tylu gości. Nie chcę mówić o swoich faworytach. Na pewno mam, ale szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy oglądam ten zestaw, inny film wychodzi na pierwszą pozycję. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejne pokazy.